Tomaszowianie uczcili 221. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Główne uroczystości patriotyczno-religijne odbyły się w święto 3 maja pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Majowa konstytucja była tak pożądaną odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która jeszcze 150 lat wcześniej stanowiła jedną z największych potęg europejskich i największy kraj w Europie. Konstytucja 3 maja powstawała w niezwykle burzliwych okolicznościach, w dziejach naszego państwa. Wiek XVIII dobiegał końca, a wraz z nim nadchodził kres I Rzeczpospolitej. Wielu światłych Polaków zdawało sobie sprawę z powagi sytuacji. Już 200 lat wcześniej Piotr Skarga nawoływał do przyjęcia gruntownych reform, które miały naprawić podupadłe państwo. W świadomości narodu na trwałe zapisał się niechlubny pierwszy rozbiór Polski, przeprowadzony 19 lat wcześniej przez naszych sąsiadów, Rosję, Prusy i Austrię. Stał się on olbrzymim wstrząsem dla ówczesnych elit politycznych, które zdawały sobie sprawę, że była to nieunikniona konsekwencja anarchii i antyobywatelskiego rozpasania tak powszechnych w ówczesnej Polsce. Konstytucja 3 maja, ten nowoczesny jak na tamte czasy akt, został zaprojektowany w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej i jej złotej, szlacheckiej wolności. Warto pamiętać, że Konstytucja 3 maja była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. 3 maja to bodaj najpiękniejsze i najważniejsze święto dla naszego narodu. To najważniejsze święto dla Polski. To święto, kiedy wspominamy czas, gdy Polska pokazała Europie, co to znaczą wartości demokratyczne. Czym powinno się kierować w swoim życiu nowoczesne państwo. 3 maja to również czas, kiedy przechodzimy z tego smutnego w naszej historii miesiąca kwietnia, kiedy wspominamy ofiary zbrodni katyńskiej, kiedy wspominamy ofiary katastrofy smoleńskiej, kiedy w końcu wspominamy wielkiego bohatera, który zginął tak niedaleko Tomaszowa, majora Kubala, Henryka Dobrzańskiego. I maj, piękny czas, który przypomina Polakom, jak bardzo ważny jest naród, jak bardzo ważne są te wartości: Bóg, honor, ojczyzna. Na dzisiejszych uroczystościach miejskich było bardzo dużo tomaszowian, którzy czuli wewnętrzną potrzebę, aby upamiętnić zarówno posłów Sejmu Wielkiego, jak i wszystkich ważnych Polaków, bohaterów, którzy dla życia naszej ojczyzny poświęcili tak wiele, bardzo często swoje życie. 3 maja 1791 roku to data bardzo ważna dla Polaków. Jakie znaczenie miało uchwalenie tego dokumentu? Zmienia się przeciętne życie obywateli w kraju. Przede wszystkim wówczas wiodąca w zakresie reform warstwa społeczna, jaką było mieszczaństwo, uzyskuje przywileje umożliwiające im uczestnictwo w życiu publicznym, dostęp do rang oficerskich, a także nabywanie ziemi, co do tej pory było przeznaczone tylko dla szlachty. Ustawa znacznie podnosi autorytet i znaczenie szlachty średniej, tej najbardziej reformistycznej. Wprawdzie zapis dotyczący ludności chłopskiej i objęcie jej ochroną konstytucyjną na tym etapie jeszcze niewiele zmieniał w samym położeniu ludności chłopskiej. Niemniej fakt wpisania tegoż punktu do ustawy konstytucyjnej, wpisania tegoż tak ważnego dla środowiska chłopskiego postulatu, otwierała i przed tym środowiskiem perspektywę i szansę na lepsze jutro, czy może pojutrze. I w tym zakresie niewątpliwie była to radykalna przebudowa stosunków społecznych, jakie Rzeczpospolita dziedziczyła po okresie saskim. Dzień wcześniej, 2 maja, świętowaliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, druhny i druhowie. Flaga Rzeczpospolitej Polskiej
to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5 do 8 w barwach białej i czerwonej, ułożonych w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Biel i czerwień od wieków są nierozerwalnie związane z dziejami naszej ojczyzny. Stanowią obok herbu zewnętrzną oznakę wolnego i niepodległego państwa. Jak co roku wielu mieszkańców Tomaszowa wzięło udział w majowych uroczystościach, oby w następnych latach tych, którzy pamiętają, było jeszcze więcej.